zaprasza na program. Wydaje się, że rozpoczynanie współpracy właśnie tego typu między, począwszy od gospodarki, a potem przechodząc na inny wymiar, o którym zresztą dzisiaj mówiliśmy. Mówiliśmy także o wymianie studentów, o współpracy kulturalnej, o współpracy gospodarczej w troszkę innym znaczeniu niż tylko pociąg, który dla nas ma znaczenie podstawowe. To jest pociąg z Chengdu do Łodzi, to jest pociąg z Chin do Europy, to jest pociąg z Europy do Chin. Ja się cieszę, że my dzisiaj nie mówimy o tym, że podpisujemy tylko i wyłącznie list, a potem będziemy go wypełniać treścią, bo treść, jak mówiłem wcześniej, się już pojawiła. Dzisiaj zaczynamy formalizować pewne kwestie, porozumienia. Mówiliśmy także o tym, że pomysł ten gospodarczy Łódź Chengdu czy Chengdu Łódź zyskał wsparcie władz centralnych w Chinach, ale także naszego Ministerstwa Gospodarki, które z tym projektem jest zapoznane i w przyszłym roku będziemy także z Ministerstwem Gospodarki pracować nad tym, żeby ten projekt wspierać. Liczymy na to, że wymiana towarowa to będą również inwestycje, przedsiębiorcy i chińscy tu w Łódzkim i nasi polscy tam w Chengdu otwarcie na eksport, na wejście na duży chiński rynek to szansa dla województwa łódzkiego, a Łódź będzie tą bramą dla towarów, ale i myślę dla przemysłu chińskiego po tej stronie połączenia kolejowego. Jestem szczególnie zadowolony i szczęśliwy z tego, że dzisiaj możemy podpisać list intencyjny o współpracy miasta Łodzi i Chengdu, a także z tego, że będzie otwarte wspólne biuro przedstawicielskie Łodzi oraz województwa łódzkiego w Chengdu. Chengdu jest ważnym ośrodkiem logistycznym i dystrybucji w Chinach zachodnich. Łódź oraz województwo łódzkie odgrywa podobną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to dobra podstawa dla rozwoju połączenia kolejowego Chengdu z Łodzią, a także do współpracy, do wielowymiarowej współpracy również w innych obszarach. Jesteśmy wdzięczni za poparcie zarówno pana prezydenta, jak i pana marszałka. Obydwaj odwiedzili Chengdu. Myślę, że mamy bardzo duży potencjał dla rozwoju współpracy w wielu obszarach. Dzisiaj już rozmawialiśmy o tym, że połączenie kolejowe jest podstawą naszej współpracy, ale nie ogranicza jej. Możemy rozwijać współpracę także w obszarze kultury, edukacji, turystyki. Chciałem zadeklarować, że Biuro Łodzi oraz województwa łódzkiego w Chengdu ma pełne wsparcie ze strony władz miasta Chengdu i udzielimy wszelkiej pomocy, jaka będzie potrzebna. Dziękuję.